I co, boli tylko? Boli? Ja mam więcej wprowadzonych, bo mam 3600 razy 2, to mam jak 7200. I dobra i zła. Początek i koniec kobieta. Aha. Sami Państwo wiecie, że to, co najpiękniejsze, to właśnie kobieta. Od początku do końca jest przy nas i od początku i od niej się wszystko zaczęło. Proszę Państwa, nie będę mówiła i opisywała obrazów czy rzeźb, ponieważ myślę, że Państwo sami najlepiej powiecie, co wyrażacie w tych swoich pracach. Natomiast zanim przedstawię autorów, którzy na dzisiejszej wystawie mają swoje prace, przedstawię naszych gości. Serdecznie witam pana wójta Gminy Mielec, pana Józefa Piątka, pana przewodniczącego Rady Gminy Mielec, pana Jana Kołodzieja. Wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imieniu Władysława Szafera w Mielcu i Głogłębiu, panią Agnieszkę Małek, panią wiceprezes Grupy Szkoleniowej Twórczej, naszego pana sołtysa w przededniu Dniu Sołtysa, pana i pozwolą Państwo, serdecznie wszystkich twórców przede wszystkim witam. Ja tak może nieskładnie mówię, ale ja zawsze jestem zdenerwowana w momencie, jak tak wszyscy się na mnie patrzą. Ja może przedstawię twórców, którzy na dzisiejszej wystawie prezentują swoje prace. To jest 22 osoby, członkowie Klubu Środowisk Twórczych. I tak, pan Stanisław Czarniecki, rzeźba. Najbliżej. Pan Tadeusz Płeszka, płaskorzeźba i rzeźba, czyli bryła, tak? Dobrze mówię. Pani Danuta Kośla. Pan Jan Stępień. Pani Justyna Pogoda, pani Janina Śmist, pani Emilia Reifold, pani Graczyna Pieruk-Kotlarz, pani Irena Fornal, pani Maria Krzeniewska, pan Rafał Maciok, Misio, przepraszam. Ja jako druga połowa. Bez pracy. Pani Jolanta Paśko. Pani Józefa Stańczak, pan Marek Cichoń, pani Krystyna Laskowska, pan Ryszard Laskowski, pani Dominika Guła, pan Andrzej Ryba, pani Daniela Pietryka, pani Joanna Graboś, pani Elżbieta Żukowska-Pesta i pani Agnieszka Małek. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że zdecydowali się Państwo wziąć udział w tej wystawie. Ja wiem, że Wola Mielecka to jest tak troszkę mniej znana niż Chorzelów, bo tam Państwo częściej bywacie, ale myślę, że to się zmieni. A nadzieję mam dlatego, że chciałam Państwu podziękować za udział w tej wystawie i jednocześnie zachęcić do kolejnej. I pozwolą Państwo, że teraz na Państwa ręce wręczę te podziękowania. Do pani Danuty Kośla. Pani nie ma. Pani Justyna Pogoda. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne wystawy. Pani Emilia Reifold. Nie ma.
Pani Lena Kornal. Tak, ja mogę się wydać. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Laskowska. Ja podejdę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani Janina Śmist. Dziękuję serdecznie. Pani Grażyna Pierut-Kotlarz. Pani Grażyna jest udziałem. Dziękuję bardzo. Pani Maria Korzeniewska, to sobie przygłaszam. Dziękuję. Pani Jolanta Paśko. Dziękuję bardzo. Pani Dominika Buła. Nie ma. Pani Agnieszka Mały. Studiuję w Krakowie, ale tak. Nie mogę przyjść. Bardzo dobrze. Pani Joanna Grabusz. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Żurowska-Chrysta. Dziękuję serdecznie. Pani Zupa Stańczak. Dziękuję bardzo. I pani Daniela Pietryka. Dziękuję. Zanim podziękuję panom, chciałabym pana wójta i pana przewodniczącego poprosić o wręczenie paniom kwiatów. Wprawdzie minął już Dzień Kobiet, ale myślę, że wszystkie jesteśmy warte tego, żeby dostawać kwiaty codziennie. To może za mnie się wręczenie kwiatów. Nie, bo jeszcze nie. Dobrze. Ale w imieniu zarządu oraz twórców chciałbym serdecznie podziękować Ośrodkowi Kultury Woli Mieleckiej za umożliwienie zorganizowania kolejnej wystawy twórców. Myślę, że ta nasza współpraca rozwija się w dobrym kierunku i oby tak dalej. Życzmy sobie kolejnej wystawy. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za kwiaty, przekazuję na ręce wyjątkowej kobiety gminy Mielec, pani Ani Surowiec, która aranżowała tę wystawę. Dziękuję. Bardzo proszę o... Dziękuję. A ponieważ, proszę państwa, dzisiaj jest Dzień Mężczyzn, więc wręczając jednocześnie podziękowania mężczyznom, też pozwolę sobie wręczyć pan Stanisław Czarnecki. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Misiąk. Proszę przekazać. Musimy się przyzwyczaić, bo pan pracuje. I pan Ryszard Laskowski. Dziękuję serdecznie. Zamiany są. Pan Jan Stępień. Pan Tadeusz Płeszka. Dziękuję panie Tadeuszu. Dziękuję. Pan Marek Cichoń. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Ryba. To teraz skoro tak pięknie dostają kobiety kwiaty, bardzo proszę jeszcze o wręczenie mężczyznom w związku z dniem mężczyzn. Oczywiście dla wszystkich panów. Z okazji Dnia Mężczyzn. Obyście mieli nie tylko ten jeden rok świętowali, tylko tak jak my. Thank you.
Thank you.